Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na szczególny odcinek, ponieważ będzie to odcinek, w którym podzielę się z Wami nowymi hitami z mojego kufra. I to są nowe hity dla Was, ponieważ byłam jeszcze do niedawna w fazie testów, a ja mam to do siebie, że jeżeli czegoś porządnie nie przetestuję, to nie będę Wam tego w pełni rekomendować, a w tym wypadku mam pełne przekonanie co do tego, że produkty, o których będę dzisiaj mówiła, są absolutnymi hitami. W tamtym roku robiłam odcinek z genialnymi produktami, bez których nie mogę się obyć w mojej pracy makijażysty i dzisiaj najwyższy czas na kolejny film, ponieważ są to same perełki, myślę, że możecie ich nie znać, a te produkty naprawdę zasługują na rozsławienie. Zapraszam do oglądania. Kochani, a zanim zaczniemy, chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to będę bardzo wdzięczna za zostawienie subskrypcji. Bardzo pomaga mi to w rozwijaniu mojego kanału, daje mi to motywacyjnego kopa, więc jeżeli możecie to dla mnie zrobić, to będę bardzo wdzięczna. Zaczniemy sobie od kategorii produktów, które przygotowują skórę do makijażu. Jestem zdania i głęboko wierzę w to, że odpowiednio wypielęgnowana i przygotowana skóra sprawi, że makijaż będzie wyglądał piękniej i będzie bardziej trwały. I kiedy pracuję z moimi klientkami, zawsze zaczynam od porządnego nawilżenia. I zauważyłam, że wiele osób pomija istotę odpowiedniego nawilżania ust, a dla mnie to jest absolutna konieczność i zawsze jak zaczynam makijaż, to nakładam mojej klientce balsam do ust i chciałam Wam gorąco polecić lanolinę kosmetyczną Ziai, którą już mamy w takim kompaktowym opakowaniu przeznaczonym właśnie do aplikacji, na przykład na usta. Słuchajcie, no ja naprawdę uwielbiam ten produkt, tutaj teraz zerkam sobie na opakowanie i dowiadujemy się, że jest to również produkt, który możemy nakładać na łokcie i kolana. Tego nie do końca bym powiedziała, ponieważ dla mnie jest to zbyt tłuste, żeby na łokcie i kolana nakładać. Natomiast jeżeli chodzi o nawilżanie, regenerację ust, to lanolina, która ma konsystencję takiego miotku, cudownie nawilża usta, więc jeżeli na przykład pracujecie z klientką, której będziecie na koniec makijażu nakładały matową pomadkę, to ten produkt naprawdę Wam się przyda. Mało tego, on ma naprawdę delikatny zapach, więc myślę, że on nie będzie nikomu przeszkadzał. Nie jest może jakiś super przyjemny, ale mam na myśli to, że to jest zapach naturalny, to nie jest coś mocno perfumowanego, na co nie wszyscy dobrze reagują, więc jeżeli szukacie naprawdę super gęstego, świetnie natłuszczającego i regeneracyjnego balsamu do ust, to naprawdę tą lanolinę kosmetyczną Ziai gorąco Wam polecam. Będąc jeszcze w kategorii produktów przygotowujących skórę do makijażu, muszę Wam pokazać duet Petarde. Jest to duet pochodzący od marki Samarite. Jeżeli jeszcze tej marki nie kojarzycie, no to naprawdę warto nadrobić zaległości. Marka ta ma w swojej ofercie, uwaga, tylko 3 produkty. Pierwszym z nich jest eliksir do twarzy Divine Elixir, o którym zaraz będę szczegółowo opowiadała. Drugim z nich jest krem do twarzy Divine Cream, czyli z tej samej serii, a trzecim produktem jest balsam do ciała. I teraz, dlaczego tak pokochałam ten duet? Zacznę od eliksiru. To jest takie serum rewitalizujące do twarzy, które ma rzadką, lekko śliską konsystencję, które przede wszystkim pokochałam za to, że ten efekt rewitalizowania skóry zauważam po upływie 30 sekund, może minuty, ale jest to naprawdę zauważalne. To jest taki produkt, który nakładam moim klientkom w pierwszej kolejności i on nadaje się świetnie do każdego typu skóry, ale słuchajcie, prawdziwą petardę robi, kiedy ktoś ma skórę poszarzałą bądź w wypadku klientek dojrzałych. To jest coś, co pięknie liftinguje, napina, odżywia skórę, nie zostawiając absolutnie żadnego tłustego filmu, ponieważ w tym serum mamy 0% olejów, więc jeżeli na przykład obawiacie się o to, że pielęgnacja będzie zbyt ciężka, nadmiernie obciąży makijaż i przez to on szybciej spłynie i nie będzie tak długotrwały, jak być powinien, to o tej obawie możecie kompletnie zapomnieć w wypadku tego serum. Określiłabym ten eliksir jako produkt do szeroko pojętych skór problematycznych, ponieważ stosowałam je na moich klientkach, które mają rozszerzone pory, które mają przebarwienia, które mają kłopoty z trądzikiem i u każdej z nich sprawdziło się naprawdę znakomicie. Tutaj mamy naprawdę naturalny skład i muszę Wam jeszcze powiedzieć, że to jest serum, które możemy stosować na dzień, na noc, na całą twarz i pod oczy. Ja bardzo lubię tego typu produkty, ponieważ nie musimy się obawiać o to, że po prostu ten produkt będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do jednego rodzaju albo elementu twarzy. Uzupełnieniem eliksiru do twarzy jest
jest krem Divine Cream. I to jest krem, który również może być stosowany do skór problematycznych, więc jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry. Możemy go nakładać znowu na dzień, na noc i pod oczy. Bardzo lubię takie rozwiązania. I to również jest taki rewitalizujący, odżywczy krem, ale odżywienie jest spowodowane po prostu dobrym składem, ponieważ tutaj nie będziemy znowu mieć tego uczucia nadmiernego przeciążenia, natłuszczenia skóry. Skóra będzie nawilżona, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale tutaj nie mamy olejów w składzie, więc skóra po prostu nie będzie przetłuszczona. A czasami jest tak, tak jak wiele razy Wam mówię, że jeżeli nałożymy zbyt tłustą pielęgnację, to makijaż nie chce nam się trzymać. Tutaj takiej obawy zupełnie nie ma. No skóra jest po prostu cudownie przygotowana do makijażu. Co tu dużo mówić? Ostatnio naprawdę zakochałam się w tym duecie. Koniecznie go przetestujcie i dajcie mi znać, jak się sprawdza, bo ja miłością absolutną to pokochałam. Załóżmy, że skórę mamy już doskonale przygotowaną i teraz czas na podkład. I podkład, o którym będę Wam dzisiaj mówiła, to jest w zasadzie duet podkładów i chyba kilka razy pokazałam je w moim filmie, natomiast teraz jest moment na to, żeby dokładnie podkreślić to, że uważam, że ten duet sprawdza się na naprawdę wielu rodzajach skóry, a rzadko mówię tak o podkładach, dobrze o tym wiecie. Przypadkowo całkiem odkryłam, że podkład Dior Backstage, mam tutaj moje dwa ulubione kolorki, czyli 2 oraz 3, cudownie, po prostu naprawdę najlepiej na świecie łączy się z podkładem NARSA Natural Radiant Longwear Foundation, który za każdym również razem podkreślam, jak przyprawia mnie o połamanie języka. I teraz odpowiem na pytanie, które sama sobie zadałam, dlaczego tak lubię ten duet. Przede wszystkim lubię go za to, że lekkość podkładu Diora połączona z mocniejszym kryciem podkładu NARSA daje naprawdę jednolite i bardzo długotrwałe wykończenie. Duetu tego użyłam na własnym ślubie, więc nie wiem, czy może być lepsza rekomendacja. Po prostu uwielbiam to, jak te dwa podkłady zmieszane wyglądają na twarzy. Możecie w tej chwili zobaczyć moją skórę. Oczywiście nałożyłam je na siebie. Po prostu uwielbiam je. Kiedyś, kiedy będziecie mieli możliwość, wejdźcie do Sephory, weźcie sobie próbkę jednego i drugiego podkładu, zmieszajcie i również po przetestowaniu dajcie mi znać, jak się sprawdza. Mogę Wam już teraz zajawić, że przy użyciu właśnie tej mieszanki wpadłam naprawdę na genialny sposób malowania skór dojrzałych. Nie mogę Wam jeszcze zdradzić, jaki to jest sposób, ale naprawdę wpadłam na genialną metodę, której jeszcze do tej pory nie widzieliście. Już ją solidnie testuję, ale potrzebuję jeszcze chwili. Póki co zbieram same pozytywne opinie, więc jeżeli macie problem z tym, że podkład, korektor wchodzi w zmarszczki pod oczami, skóra wygląda szaro, no to wyczekujcie tego odcinka na moim kanale, bo myślę, że już za jakiś czas odkryję karty i powiem Wam, jaka to piękna metoda. Przechodzimy teraz do kolejnego produktu. Produktem tym jest korektor pod oczy i muszę Wam pokazać korektor Jose Eisenberg, który raz już testowałam, ale teraz zasłużył na to, żeby powiedzieć o nim, że jest po prostu znakomity. Słuchajcie, to jest taki korektor, który naprawdę no praktycznie w ogóle nie podkreśla zmarszczek. Oczywiście jest to uzależnione od tego, jak głębokie są zmarszczki danej osoby, natomiast mając porównanie do innych korektorów, uważam, że on naprawdę jest świetny. Ja często łapię się na tym, że na przykład nałożę sobie korektor pod oczy, zadzwoni mi akurat telefon, zaczynam sobie gadać, gestykulować i kiedy tego obszaru pod okiem nie przypudruję, to po zakończeniu rozmowy telefonicznej wszystko mam zebrane w zmarszczkach pod oczami. A ten korektor, nie wiem jak to jest możliwe, ale bez przypudrowania też wygląda dobrze. Ja naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi, nie wiem, co jest w tej formulacji, ale naprawdę rzadko kiedy spotykam tak znakomite korektory. Jeżeli chodzi o wady, no to przede wszystkim wskazałabym aplikator. Wiem, że jest to aplikator, który jest przeznaczony do takiego punktowego nakładania, do takiego bardziej stemplowania, ale to i tak moim zdaniem utrudnia pracę i sprawia, że po prostu musimy się z nim dłużej bawić niż w wypadku, kiedy to byłby po prostu zwykły, klasyczny aplikator, więc ten aplikator dla mnie jest minusem, natomiast konsystencja jest tak boska, to jest odpowiednie określenie, że po prostu no, nie mogę przestać go używać. Kolejny produkt, który muszę Wam polecić, to paleta cieni do powiek Belle Hypoallergenic Eyeshadow Palette. Jakieś 2 tygodnie temu pokazywałam Wam tą paletkę na Insta Stories, pokazywałam Wam również swatche i bardzo się nią zainteresowaliście. Nie dziwię się, słuchajcie, to jest paleta 8 cieni o tak wysokiej jakości, że moim zdaniem jakość tych cieni przewyższa jakość
dość wielu selektywnych palet. Maty są niesamowicie kremowe, mięciutkie, pracuje się z nimi naprawdę doskonale, one się praktycznie nie osypują. Uwielbiam je, oczywiście, że mam je w tej chwili na moich oczach, żebyście mogli zobaczyć, jakie piękne makijaże można wykonać z użyciem właśnie tej palety. Uważam, że dobór kolorystyczny też jest bardzo dobry, ponieważ jest to taki basic, czyli możecie z tym zrobić naprawdę wszystko. Możecie tej palety używać samodzielnie, ale na przykład jeżeli chcecie trochę powariować, poszaleć z makijażem, po prostu dołóżcie coś kolorowego. Natomiast uważam, że posiadanie w swoich zbiorach, w swojej kolekcji palety cieni do powiek, która ma dobrą, neutralną bazę, jest świetną podstawą do tworzenia naprawdę wielu różnych makijaży. Tutaj w tej palecie macie również odcienie rozświetlające, które możecie nakładać po prostu bezpośrednio z pędzla na powiekę. Natomiast jeżeli chcecie zintensyfikować ten blask, ten błysk, to te cienie znakomicie nakładają się na mokro, więc po prostu możecie zwilżyć swój pędzelek czymś, czym utrwalacie Waszą twarz i zobaczycie, że ten błysk będzie jeszcze mocniejszy, jeszcze widoczniejszy. No i jeszcze tak na koniec warto, myślę, że wspomnieć, że jest to paleta hypoalergiczna, więc jeżeli na przykład macie problem z tym, że nie możecie używać większości cieni do powiek, to tutaj możecie być spokojni, bo ona po prostu nie podrażnia. A teraz trochę taki produkt dinozaur, który mam naprawdę od długiego czasu w swoim kufrze, ale przyznaję się bez bicia, trochę o nim zapomniałam. Ostatnio go wyciągnęłam i przypomniałam sobie, jaki jest znakomity. Produktem tym jest pigment z Inglota w numerze 54. Słuchajcie, to jest tak cudowny produkt. Tym pigmentem wykończyłam sobie mój makijaż oka i w zależności od tego, na jaki cień go nałożycie, będzie on przybierał różne barwy. Jest to taki pigment, który w mojej ocenie mieni się trochę na brzoskwiniowo, natomiast jeżeli na przykład chcecie, żeby był bardziej złoty, po prostu nałóżcie go na coś o bardziej złotawej barwie. Ja go uwielbiam. Moim zdaniem te drobiny brokatu są na tyle drobno zmielone, że one cały czas są eleganckie, nie są nachalne, nie są przytłaczające i ja ten pigment lubię również za to, że on prezentuje się też świetnie na powiece dolnej, więc jeżeli na przykład czujecie, że ta dolna powieka pomalowała się, sama się pomalowała, trochę za ciężko, to nałóżcie sobie odrobineczkę tego pigmentu właśnie na powiekę dolną. Zobaczcie, jak teraz patrzę się bezpośrednio na Was, to myślę, że nie widzicie, że mam jasny, błyszczący pigment na dolnej powiece, a uwierzcie mi, że mam. Właśnie to, co w nim fajnego, to jest to, że jeżeli nie nałożycie go na bazę pod pigment, tak jak zrobiłam to na powiece górnej, to on tylko tak delikatnie osadzi się w tym cieniu i sprawi, że makijaż będzie bardziej lekki. Naprawdę boska sprawa. Jak ja lubię te przegadane odcinki, jestem w swoim żywiole. Mam nadzieję, że wytrzymujecie to razem ze mną. Muszę Wam teraz pokazać genialny pędzel do rozświetlania dekoltu i ciała, bez którego po prostu nie potrafię żyć. Również pokazywałam Wam go jakiś czas temu na moim Insta Stories. Mam nadzieję, że są Państwo na bieżąco, ale wiem, że nie każdy ma Instagram, więc dla tych osób, które jeszcze tego pędzla nie widziały, to omawiam go w tej chwili. Jest to pędzel Hebe w numerze F03 i to jest właśnie taki gęsty, płasko ścięty pędzel, który idealnie nabiera rozświetlacz i idealnie rozprowadza go po dekolcie, co oczywiście dzisiaj uczyniłam. Jeżeli na przykład pracujecie na sesji zdjęciowej i musicie rozświetlić modelce nogi, to ja pamiętam, że od dawien dawna zawsze był problem z doborem odpowiedniego pędzla, który idealnie ten rozświetlacz rozprowadzi. Można sobie połamać język, ale żyje. I słuchajcie, ten pędzel jest naprawdę przeznakomity, naprawdę. On świetnie współpracuje również z balsamem do ciała, no po prostu uwielbiam go, nie potrafię bez niego żyć, a jak wiemy, sezon ślubny w pełni, więc jeżeli szukacie czegoś, co ułatwi Wam pracę z Waszymi pannami młodymi, jeżeli chodzi o pracę z makijażem dekoltu, to zaopatrzcie się w ten pędzel. No i na koniec produkt do ust. Jak widzicie, gadam i gadam. W trakcie chciałam powiedzieć, że wypiłam, proszę bardzo, całą kawę, a makijaż ust bez poprawek cały czas jest na swoim miejscu i muszę Wam pokazać coś pięknego po prostu. To jest taki lip tint do ust Revlon Kiss Cushion i numer, który ja w tej chwili mam na swoich ustach, to jest numer 210 i zobaczcie, on jest w takim oto piankowym aplikatorze. Wiecie, że ja nie do końca lubię coś takiego, ponieważ uważam, że tutaj sporo tego produktu pochłaniamy. Natomiast myślę, że za chwilę spróbuję to ściągnąć. Zrobię to nawet przy Was. Cała się prawie pobrudziłam. O, ale jestem, proszę bardzo. Zostało mi coś takiego i myślę, że po pierwsze będzie to bardziej higieniczne, a po drugie nie będę marnowała tyle produktu, a produkt ten jest naprawdę fantastyczny. Moje palce również są o tym w tej chwili przekonane, ale zobaczcie. Usta cały czas są podkreślone, nic mi się nie pozbierało. Przede wszystkim nie jest to efekt wysuszający na ustach, czyli coś, czego ja naprawdę bardzo nie lubię.
I mam cały czas poczucie, że te usta są takie jakby lakierowe, takie lekko nawilżone, ale bez takiego efektu tłustości. Więc jeżeli szukacie czegoś naprawdę fajnego, proszę bardzo, co można sobie zrobić na swoje potrzeby, to bardzo polecam. Ja się z tym naprawdę bardzo polubiłam i od tej pory będziemy lubić się jeszcze bardziej, kiedy będę nakładała go po prostu swoim pędzlem. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Jak zapewne mogliście zauważyć, ja nie robię często regularnych ulubieńców, ponieważ ja jestem zdania, że ja Wam powiem o moich hitowych produktach, kiedy przyjdzie na to czas, a nie raz w miesiącu, więc mam nadzieję, że lubicie taką formę. Produkty, o których dzisiaj mówiłam, to są naprawdę hity nad hitami. Koniecznie je przetestujcie. Jeżeli Wy macie swoje produkty petardy, to też podzielcie się tą informacją ze mną i z resztą widzów w komentarzach, ja chętnie się dowiem. Życzę Wam wszystkiego dobrego, cudownych testów, samych cudownych produktów. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcjach i do zobaczenia następnym razem.